dzieci, witajcie. Nazywam się Łukasz Sierpina. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was nie chodzi na mecze, to serdecznie zapraszamy z rodzicami oczywiście, bo jeszcze za malutkie dzieciaczki jesteście, żeby chodzić same. Przyjechaliśmy do Was, żeby się oczywiście z Wami pobawić. Mamy troszeczkę dla Was prezentów, więc myślę, że będzie fajnie i wesoło. Dawać po kolei strzelać, no? Strzelanie gola. Dzisiaj nie jest zero z tyłu. Dzisiaj nie. Ale to nie o to chodzi dzisiaj. Dzisiaj tylko zabawa. Czy no tak, no wiadomo, że zawsze fajnie pójść do dzieci, gdzieś tam sprawić im przyjemność. I to jest dla nas też tak troszeczkę odskocznia i pokazanie się tutaj, żeby z nimi też popracować, bo wiadomo, że dzieci są przyszłością. Jakie barwy ma drużyna TS pod Beskidzie? Biały. Biały, jeszcze jaki? Czerwony. Czerwony, niebieski. Jeszcze jaki? Spotkanie się czeka mi sama frajda, wiadomo. Uśmiechy na twarzach, warto zobaczyć. Zostajemy? Do kamery i do mikrofonu. Powiedz, jak uważasz, jak powinien odżywiać się piłkarz? Myj zdrowo. Jakie jest zadanie piłkarza na boisku? Co piłkarz musi robić z piłką? Strzelać gole. Muszę bramkę strzelać w bramkę. Tak, strzelać bramki. Poproszę zeszyciki dla kolegów. Dzieci są pod wrażeniem. Pierwszy dzień wiosny zapamiętają do końca życia. Naprawdę. Piłkarska wiosna. Szkoda, że nie wyszliśmy do ogródka, ale ja myślę, że się co odwlecze, to nie uciecze. Wszystkiego dobrego, super wyników i odwiedzajcie nasze przedszkole. Bo czym skorupka za młodu nasionka?